Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Łowcy Demonów i będziemy sprawdzać nowy, legendarny ekwipunek, jak sprawuje się w lochach. Co tutaj pociśniemy? Nie tak dawno w sumie nagrywaliśmy odcinek z tego Łowcy Demonów, za wiele tam się nie zadziało, ale teraz myślę, że mając, tak jak mówię, nowy ekwipunek, bardzo fajna broń, zwróćcie uwagę, jaki super rozrzucik nam się trafił akurat. To chyba najlepsza broń, jaka nam na każdej postaci poleciała, bo na każdej mamy te bronie legendarne, ale tutaj na tym Łowcy akurat tak się niefortunnie, można by powiedzieć, złożyło, że ta broń jest najlepsza pod względem rozrzutu. No i mamy, tak jak mówię, wszystko legendarne, do tego jeszcze trzy duże gemiki legendarne, więc można powiedzieć, że te statystyki troszeczkę wzrosły. No i zobaczymy, jak tutaj te lożki nam pójdą. Będziemy tak testować może po 100 grzybków na przeciwnika, coś takiego, i zobaczymy. Na wstępie tak, zostawcie kciuka w górę. Dzisiaj nie będzie streamka na Twitchu, dzisiaj prawdopodobnie jest sobota, jak to oglądacie, ale mimo wszystko na Twitcha również możecie wbić, zostawić followka, kolejny streamek będzie prawdopodobnie w poniedziałek o 18:00. I co więcej, możecie wbić na Discorda, tak jak mówię, dla widzów, zostawić kciuka w górę, zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No i jeżeli to chodzi o taki blog reklamowy, to wydaje mi się, że tyle. Może tak, zanim tutaj w ogóle zaczniemy cokolwiek robić w lochach, to przede wszystkim musimy ocenić, czy wszystko jest tutaj zaczarowane, bo te nasze pachołki no też miały zmieniany ekwipunek. Co za tym idzie, też nie wszystko tutaj jest ulepszone. Zgaduję, że rzeczy, które są legendarne z tego lochu, na przykład tutaj ten pro i tak dalej, to są rzeczy, które nie będą miały tych ulepszeń, więc warto im tutaj przynajmniej na razy dwa to wrzucić, chociaż tu widzimy, że naszyjnik też nie ma. Ja tego od razu nie robiłem, żeby mi się tam nie pomieszało. I stwierdziłem, że po prostu na następnym odcinku, na którym sobie będziemy coś robić, tutaj ta broń chyba ma, proszek nie ma, na następnym odcinku, na którym będziemy sobie coś w lożkach działać, to wtedy to poulepszam, żeby wiecie, no zawsze to te parę statystyk coś tam pomoże, nie? Zwłaszcza, że tutaj głównie będziemy się skupiać na strefie mroku, ale oczywiście mamy też do pokonania tego nieszczęsnego Marwa, czyli maga w 13 piętrze 20, którego no już powinniśmy pokonać tak naprawdę dawno temu. W ogóle jest taki arkusz, to mi w ogóle koksu podeszło. Jest taki arkusz, który ci oblicza, ile ci będzie brakować tam tej zręczności, w moim przypadku jako łowca demonów, ile mi będzie brakować tej zręczności, żeby właśnie tego Marwa zwanshotować. No i tam mi koksu podał, że dosłownie nagrywałem odcinek, gdzie go nie mogłem pokonać, a brakowało mi tam dosłownie, nie wiem, 200 zręczności czy 300, i wtedy ten jeden krytyczny hit by wystarczył, żeby go pokonać, ale to już było dawno temu. No teraz myślę, że zwłaszcza z tym nowym ekwipunkiem i gemami bez problemu go zrobimy. Tutaj mamy broń jeszcze do kociołka, to od razu damy. No i co? I chyba lecimy w te lożki. Aha, nie lecimy jeszcze w te lożki, jeszcze tutaj musimy tak, odbierzemy sobie może to, może sobie kółkiem zakręcimy. Dzisiaj mamy w ogóle weekend expa, więc wypadałoby no tego expa przed wbiciem levela, ile mogę wycisnąć, także sobie tutaj to ogarniemy. Na razie nie będziemy tego rozmontować, bo nie wiem, jak tam, jeżeli chodzi o itemki, które nam polecą z lożków. Tu możemy te 10 ataków sobie zrobić, żeby tego expa też, powiedzmy, nabić mniej więcej. To tak na szybko przeklikam tylko, o, nawet na modziwo siadają ataki, nawet na łowcy demonów te PvP, to dziwne, ale tam jakieś musiało być duże szczęście. No i mamy rozmontuj przedmiotu kowala 3 razy za 18 tysięcy expa. No moglibyśmy co prawda tutaj misyjek parę porobić, żeby ten level, no żeby tego expa dostać więcej niż na 430 levelu, ale no myślę, że aż tak nie będziemy się napinać. No i dobra, i lecimy. Jeżeli chodzi o tego kolegę, no to dokładnie, pierwsza próba, krytyk od razu z dużego rozrzutu, no i bez większych problemów został pokonany. Mamy jakąś rękawicę, która kosztuje 10 milionów odziwo i wbiliśmy przy okazji 430 level, także no spoko, okrągły level, ja takie lubię jak najbardziej, więc dobra, git. No nawet w sumie chyba nie muszę, mogę sobie zapisać tą walkę, żeby tylko była ta go, ale w sumie nawet nie muszę jej oglądać, no bo wszyscy widzieli, jak to się prezentuje. Tu możemy sobie w ogóle wrzucić itemki, które mamy do kociołka. Tą klatę, jakby była potrzeba, to oczywiście sprzedamy, ona kosztuje tylko 2,5 miliona, więc nie ma sensu jej trzymać. No i dobra, i teraz mamy Zeusa. Czy my tego Zeusa jesteśmy w stanie już zamknąć? Nie mam pewności. Ostatnie jakieś tam próby, takie można powiedzieć, bliższe były, jeżeli chodzi o tego Zeusa na ostatnim odcinku. Teraz wiadomo, no jesteśmy o wiele mocniejsi, mamy tych statystyk więcej. Chyba jakbyśmy sobie założyli wszystkie legendarne itemki, to może faktycznie udałoby się go pokonać. W sensie wszystkie legendarne gemy, nie itemki. Póki co jeszcze ich nie mamy, póki co mamy dopiero 3, jak sami zresztą widzieliście. No ale zobaczymy, może tu jakaś szczęśliwa próba, chociaż z tego co widzę, to tak maksymalnie do połowy mu zjeżdżamy. No to jest niestety mag, więc tutaj żadnych odrodzeń ani nic takiego nie będzie, nie będą miały miejsca te odrodzenia.
W ogóle bardzo fajna jest ta broń, nie wiem czy to już wam mówiłem na odcinku czy nie, ale bardzo fajna jest broń tego zwiadowcy, bo zobaczcie jak ona strzela tym małym zgretkiem, więc super jest ta animacja. Bardzo ją chciałem dostać właśnie, no łowca to jest jedyna moja postać, która się posługuje bronią zwiadowcy, więc bardzo właśnie na tym łowcy chciałem ją dostać, żeby mieć tą animację, bo uważam, że tak jak sama broń wygląda średnio, tak ta animacja, no tu jej akurat nie widać, to widać u zwiadowców, poczekajcie, gdzie tutaj mamy jakiegoś zwiadowcę, o na przykład Sparka, tak u zwiadowcy, o widać, że tym Gretkiem sobie strzela, strasznie fajna opcja. Dobra, jeżeli chodzi o tego Zeusa, no to chyba go nie pokonamy. Zobaczcie, no tutaj tak jak mówię, no maksymalnie do połowy HP, więc no nawet nie ma żadnych bliskich prób. Chyba nie ma co próbować, tak jak no sami widzicie. Upiorny jeźdźca jeźdźcy, zobaczmy jak z nim tutaj pójdzie. Chociaż oni, to jest taki blok, można by powiedzieć na dłużej. No ale spróbujemy, no też możemy tam jakieś z 10 powiedzmy, w sensie z 10, ze 100 grzybków coś takiego spróbować. No chyba, że totalnie będzie widać tak jak z Zeusem, że nie ma podejścia, to nawet nie ma sensu, chociaż tam no widzimy, no różnie, przeważnie im tak około połowę schodzimy, nawet nie całą, jedna próba była za połową, jeżeli chodzi o to HP. No ale to też nie jest powiedziane, że nam się uda. No bo mówię, upiorny jeźdźca, o kurde, tam była próba 2 miliony niecałe, chyba 1 900 000 dokładnie. O wow, to nawet nie wiedziałem, że coś takiego jesteśmy w stanie zrobić tutaj, jeżeli chodzi o tych jeźdźców. No to dobra, no to troszkę ich tu poklikamy, albo ewentualnie do nich wrócimy za chwilę. No ale to musiała być chyba jakaś idealna próba. To jest paladyn, tak swoją drogą. Także no, tak jak mówię, no tutaj na większości postaci to jest blog, jeżeli chodzi o ten mroczny hemoridor. No a tutaj musiało coś naprawdę, no nie dość, że nam musiały jakieś odrodzenia siadać, to pewnie jeszcze Kunegunda też sporo zrobiła w tamtej walce, czyli no powiedzmy, jeżeli jakieś takie maksymalne szczęście będziemy mieli, no to oni są do zrobienia, ale okej, to może na razie ich zostawimy, może tutaj do nich zaraz wrócimy. Dobra, jeżeli chodzi o tego tutaj kolegę, no to dobra, mamy teraz, o, mamy 3 krytyki, no i teraz jakbyśmy my walnęli krytyka, to może i on był nawet do zrobienia, poklikajmy tutaj delikatnie, to by musiał siąść krytyk jakiś z dużego rozrzutu, dobra, tą walkę możemy obejrzeć, bo jeżeli tutaj były same duże krytyki, no to nie ma sensu, dobra, tutaj no ten walnął krytyka, o, Maguś nie walnął krytyka, okej, okay. No i tutaj Kunegunda. Jeżeli chodzi o nas, 80 milionów jesteśmy w stanie zadać, dobra, no to klikamy go, to on jest raczej do zrobienia, po prostu trzeba troszkę poklikać i on powinien paść, 80 milionów to jest strasznie dużo, szkoda, że tam Maguś zgałganił, bo Maguś akurat nie dał krytyka, tak to on już by padł, tam 10 milionów znowu, no i dokładnie, i pokonany, możemy sobie obejrzeć jak ta walka wyglądała, walka z magami to jest przyjemne do oglądania, no bo zobaczcie, o, teraz znowu ten nie dał kryta, co ciekawe, Maguś dał fajnego, z tego co widzę za to, Kunegunda też bardzo fajnego, 55 milionów, no i my tutaj 62 minus 807 tysięcy, no ale grunt, że się udało. Okej, okay, jakbyśmy tu nie mieli, to w sumie mogę sprzedać już, tak szczerze, jakbyśmy tu już nie mieli miejsca, to będę oczywiście rozmontowywał. Dobra, czyli udało nam się go pokonać, no i teraz mamy Paula Terre, Paul Terra, kolejny mag niestety, którego, o, tam było 14 milionów, to może jest on do zrobienia, no możemy delikatnie poklikać, ale wydaje mi się, że no mimo wszystko to będzie znowu na jakiś czas blok. Nie wiem, czy ja wszystkim pachołkom wymieniłem bronię, tak szczerze, że tutaj ten ma akurat mierny strasznie rozrzut, Maguś ma całkiem w porządku, no i Kunegunda też ma całkiem w porządku, okej, ale nie pamiętam, czy wszystkim na pewno wymieniłem, tu widzę, że nie mają legendarnych, więc najprawdopodobniej nie, to w sumie nie mam pojęcia czemu. Aha, w sumie mogło być tak, że mi tylko jedna broń legendarna poleciała i to była właśnie ta na tym koncie, więc no, to w sumie by odpowiadało, dlaczego oni nie mają. No może jakby wszyscy mieli bronie legendarne, to może tego Paula Terre byśmy pokonali. Natomiast w ogóle Paula Terre my ostatnio pokonaliśmy, nie pamiętam na którym koncie. To chyba było na Paladynie, nie? Paladyn 15 leveli więcej i o wiele starsza postać, w sensie no chyba nie o wiele, o kilka miesięcy, ale no ostatnio dopiero na Paladynie go pokonaliśmy, o ile dobrze pamiętam. A tutaj zobaczcie, już była taka fajna bliska próba, no ale okej, okay, on raczej nie jest do zrobienia, nie ma co tutaj więcej grzybów marnować. Śpiewające syreny póki co tylko na berserku poszły, więc też nie ma sensu. Strażnik Złotego Jaja, dobra, to jest pamiętam, że, no dokładnie, miałem mówić, to jest pamiętam, że kolega, który na ostatnim odcinku prosił się, żeby go klikać, że właśnie padnie, no i w tym momencie, jak sami widzicie, padł. Zobaczmy jak to wyglądało, Barbar nie zrobił za wiele, Maguś nie zrobił też w sumie za wiele, Kunegunda 860 milionów. O kurde, zobaczcie, Kunegunda z 860 milionów na 105, no to my tutaj tak naprawdę no nawet nie musieliśmy się odradzać, tylko po prostu go dobiliśmy, wow, ile tam musiało być uników, coś pięknego. Dobra, tu w sumie na wszystkie cechy nam lecą rzeczy, dobrze by było zmienić wygląd z kalkulatorem do kowala, ale no w tym momencie nie będę tego sprawdzał na odcinku, no bo nie ma na to czasu, więc po prostu tak go sobie rozmontujemy. A w ogóle czekajcie, jeżeli chodzi o plakat,
On nam daje tyle samo, no tak, bo plakat się w sumie pokazuje o północy i już ta wartość się nie zmienia tego plakatu, nawet jak tam ubijemy hydrę albo coś. Dobra, czyli tak, mamy tego strażnika złotego jaja. Okej, mamy teraz Hagrida. Hagrid to jest wojownik, można powiedzieć, że no taki potężniejszy o wiele, aniżeli ten strażnik złotego jaja, no ale zobaczmy, czy on jest tutaj do zrobienia. No jakby to był zwiadowca, to bym był o wiele bardziej szczęśliwy, no bo wiadomo, że zwiadowcy są dość łatwi, nie? Jeżeli chodzi o tego... o tą strefę mroku, raczej tutaj zwiadowców, czy nawet jakimś berserkiem, czy właśnie tym łowcą, no to raczej ich tutaj sobie klikamy bez większych problemów. No ale dobra, w ogóle jak moja fryzura? Moja fryzura, no tragicznie w sumie. Może was to nie interesować, ale mówię, że nie dość, że do dzisiaj, bo ja to nagrałem w ogóle w piątek, wy to możliwe, tak jak mówiłem, że dostaniecie w sobotę. Do dzisiaj siedzę na kwarantannie, więc już od 2 tygodni. Do tego jeszcze z tego co wiem, fryzjerzy są teraz zamknięci, nawet was pytałem na streamie i faktycznie tak jest, więc nie wiem kiedy pójdę do tego fryzjera, no ale cóż, będziecie się musieli przyzwyczaić. Ktoś mi ostatnio pod odcinkiem, którymś z poprzednich napisał, że dobrze by było, żebym nosił czapkę na odcinkach. Może faktycznie trzeba będzie się do tego zastosować i zacząć ją nosić, żeby to nie wyglądało jak wygląda. Dobra, Hagrid z tego co widzę, możemy jeszcze w sumie te 15 prób, no ale zobaczcie, no tutaj 300 milionów tam widziałem, to chyba jedyna taka bliska próba, ale tak generalnie nie wygląda jakby to miało paść, więc dobra. Hagrida na razie olewamy. 13 piętro, mamy choleryczkę Hanę. Choleryczka Hana, która jest magiem. No i zobaczmy, czy ona jest tutaj do kliknięcia, czy nie. Wygląda na to, że nie, chociaż tam była jedna fajna próba. No to już jest niestety, ona ma więcej HP, więc to nie jest już takie proste jak karuzela z idolami. No bo tutaj wiadomo, że tą choleryczkę, no nie wiem, chyba nie jesteśmy w stanie jeszcze nawet samymi krytykami jej... O kurde, tu się coś zawiesiło, poczekajcie, zobaczmy może jakąś taką walkę, gdzie jej zostanie mało HP, żeby to w miarę ocenić, czy jesteśmy w stanie ją kliknąć, czy nie jesteśmy. 56 milionów, no dobra, powiedzmy, że Tom, chociaż walki mogłyby być lepsze, ale niech będzie, choleryczka Hana. I teraz jak to wyglądało? No tutaj ten nie dał krytyka. Maguś nie dał krytyka, co ciekawe. Kunegunda tutaj dała, no i my daliśmy. Okej, czyli w sumie no trochę obrażeń zostało zmarnowane na początku, jeżeli chodzi, o tam strasznie bliska próba, mogliśmy ją zapisać, trochę obrażeń zostało zmarnowane i dokładnie pokonana, no właśnie o tym mówię, walka z magami to jest coś pięknego, bo po prostu no weźmiemy sobie jakąś bliską próbę i od razu możemy ocenić mniej więcej, czy jesteśmy w stanie pokonać, czy jednak nie jesteśmy. Tu zobaczcie, 21 milionów krytyk, no i tu 43, czyli dokładnie tyle ile wtedy zostało, czyli tam zostało chyba 50, coś koło 50, no nieważne, w każdym razie udało się ją pokonać. Może nawet jeszcze kolejny level wbijemy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Kunegunda plus 32, minus 1500 pancerza. No pancerza trochę traci mimo wszystko, no ale te 32, dobra, to ja się w sumie po odcinku zastanowię, czy jej to wymieniać, czy nie. I teraz mamy kolejnego przeciwnika. Anioł Apokalipsy Alex, to jest wojownik. Wojownik bijący bardzo dużo, posiada też sporo pancerza, no ale nie ma też zbyt wiele HP, tak to akurat się prezentuje, jeżeli chodzi o tych nowych przeciwników w tym 13 piętrze, no ale chyba nie jesteśmy w stanie zrobić z marszu dwóch, jeżeli chodzi o to 13 piętro, chyba tutaj jednak potrzebujemy jeszcze troszkę czasu, troszkę statystyk, no sami zobaczcie jak to wygląda, nie jest to wcale jakieś super. W ogóle jak wy sobie już, jak będzie w końcu to święto twierdzy, czyli ten event twierdzy, na który już czekamy bardzo, bardzo długo, to sobie może nagramy znowu jakiś tam przegląd wszystkich postaci jakie mamy, jak już będą ubrane w same legendarne gemy i wtedy sobie będziemy mogli ocenić jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi właśnie o te lochy. Dobra, czyli tak, zostały nam jeszcze dwa w sumie z tego co widzę, którą mamy minutę, 13, okej, to nie wyjdzie taki długi odcinek. Gurołaz to jest wojownik, no i może tego Gurołaza jesteśmy w stanie przepchnąć. Pamiętamy, że ostatnio jakieś tam bliskie próby były, no a teraz jesteśmy o wiele mocniejszy, aniżeli właśnie na tamtym odcinku, więc troszkę go tu możemy poklikać. Jeszcze sobie wrócimy do tego Paladyna, no to niecałe 2 miliony HP na początek, strasznie duży troll, strasznie to śmiesznie wygląda. No ale okej, 160 milionów tu widzę, jakieś tam było nawet chyba mniej, 100 milionów, dobra, więc w sumie ten Gurołaz 670 ma ogólnie milionów, prawie 671, no ale może jakbyśmy go tu poklikali, to może faktycznie byłby do zrobienia, tam 65 milionów, no jeżeli Kunegunda by zrobiła to samo co ze Smokiem,
No to na pewno on by był tutaj do zrobienia. No ale zobaczymy. To jest w ogóle 9. 10 to jest bodajże mag, czyli chyba na tym magu się zatrzymamy, tak mi się coś wydaje. Chociaż no nie wiadomo, zobaczymy. Na razie nie ma co myśleć, co jest kolejne. Na razie wypadałoby tego górołaza pokonać. Ile my chcemy na niego zmarnować grzybów? Powiedzmy, że jeszcze ze 100. Bo on jest taki, że wydaje mi się, że opłaca się na niego więcej dać, bo może tu jakaś siąść perełka, jakaś fajna próba, gdzie faktycznie, dokładnie, gdzie faktycznie padnie. Nawet nie musieliśmy za dużo na niego wydawać więcej. Więc tak, więc sobie patrzymy strefę mroku górołaz, no i zobaczymy, jak to wyszło. Jeżeli chodzi o Berta, nie zadał za wiele. Jeżeli chodzi o Magusia, to zobaczcie, dwa potężne krytyki. No ten Maguś robi swoje. No i teraz 450 milionów, no i dokładnie. Kunegunda sama zbiła mu tutaj 300 milionów HP, więc no to jest praktycznie połowa tego, co on posiada. No ta Kunegunda to jest coś pięknego. Zobaczcie, my tutaj praktycznie nic nie zrobiliśmy, jeżeli chodzi o pierwszą próbę, ale udało się odrodzić. Tutaj strasznie duży krytyk z jego strony, drugie odrodzenie. Nie dość, że Kunegunda musiała zbić 300 milionów, to jeszcze my się musieliśmy odrodzić dwa razy. Ale kombo siadło fajne, trzeba to pochwalić. Tutaj w ogóle dają 24 i prawie 2000 pancerza tracimy, więc ja to można by w sumie rozmontować i od razu zrobimy tą misję dnia przy okazji, niech będzie. No i dobra, i co my tutaj chcemy dalej? Gruoza obejrzeliśmy, aha właśnie, teraz mamy tego maga, no i zobaczmy, czy my tego maga jesteśmy w stanie ubić. On ma 454 miliony HP, także dużo. No jeżeli byśmy byli berserkiem, to by było coś pięknego, spacerek dla nas, bo to jest bodajże ten jest mag. I chyba 11 to jest chyba zwiadowca i 12 to jest bodajże mag, jeżeli dobrze pamiętam. No to tych trzech byśmy zrobili od razu. Zresztą jak nagrywaliśmy odcinek z berserka, gdzie właśnie robiliśmy te lochy, no to tak jak mówię, oni poszli praktycznie od razu, jeden po drugim. No a tutaj jeżeli chodzi o tego maga, no zobaczmy tą próbę. Chociaż zobaczcie, my tutaj nawet dobrej, bliskiej próby nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Także no chyba nie ma sensu. Tutaj zobaczcie krytyk, tutaj kolejny krytyk, no i zwanshotowany. Tutaj Maguś dał krytyka i dostał one shota. Tutaj ta bez krytyka. Okej, no tu drugi krytyk. My bez krytyka, co ciekawe, no i tutaj 94 miliony, no raczej nawet przy założeniu, że wszyscy by walnęli krytyka, ona wcale, raczej chyba nie jesteśmy jej w stanie ubić, powiedzmy, że jeszcze tak, no powiedzmy, że ze 30 grzybków, zobaczymy, może jakaś próba, nóż się trafi, jakaś załóżmy 10 milionów, jej zostanie i wtedy będziemy wiedzieć, żeby ją poklikać trochę, nie? Ale tutaj widzę, że nie ma opcji, także chyba po prostu szkoda grzybków, ale nie szkoda grzybków na pewno na Tora, którego w tym momencie mamy tutaj w nordyckich bogach. Poczekajcie, czy my w ogóle mamy, jeżeli chodzi o runy, bo ja tutaj jak robiłem ten legendarny roch, to robiłem takie tutaj zamieszanie, jeżeli chodzi o te itemki. Kto był na streamkach, ten wie. Ale nie, runy mamy wszystkie, wszystko mamy odpowiednie, tak jak powinno być. Chodzi mi tutaj głównie o te odporności, no bo wiemy, że w nordyckich bogach odporności są potrzebne, dlatego że Tor bije na przykład błyskawicami. Także no odporność na błyskawice jest konieczna, ale okej, no będziemy tutaj bić, zobaczymy, czy się uda. No on ma 720 milionów HP, 90 tysięcy siły, więc bardzo dużo, ale udało się go pokonać. Zobaczcie, jakiego ja mam nosa do tych lochów gdzieś dzisiaj na tym odcinku. Wiem mniej więcej, co warto bić, żeby padło, i tym samym wbiliśmy też 431 level. Także super. No i dobra, i teraz tak, jeżeli chodzi o niego, to no Bert nie zadał za dużo, Maguś dwa krytyki machnął, więc troszkę tam można powiedzieć dziubnął, no i teraz Kunegunda, no Kunegunda w sumie dużo nie zrobiła. Okej, to możemy obejrzeć, ile razy się odrodziliśmy, bo zapewne kilka razy tutaj było, kilka w sensie tych odrodzeń, dlatego że Kunegunda za wiele nie zrobiła, więc my tutaj musieliśmy podziałać. No ale zobaczcie, jak my tak krytykami walimy jeszcze z dużego rozrzutu, no to faktycznie wygląda to spoko. Okej, mamy drugie odrodzenie, no i chyba teraz dokładnie, teraz już go tutaj wykończyliśmy. I jeżeli chodzi o ten pasek, który nam poleciał, no to jest zdecydowanie bardzo, bardzo słabiutki, więc go wyrzucamy do rozmontowania. No i mamy teraz Odyna. Okej, Odyn to jest bodajże przeciwnik, którego mamy też na berserku, także tutaj na niego totalnie nie ma sensu, wydaje mi się, tracić grzybów, no bo jeśli go jeszcze na berserku nie pokonaliśmy, to tym bardziej na takiej postaci, która jest w sumie pół roku młodsza od berserka, tym bardziej go nie pokonamy. Dobra, jeżeli chodzi o lochy, to chyba by było na tyle. Zaraz jeszcze ogarniemy sobie ten Hemoridor. 13 piętro, nic. Tutaj tego Hagrida, dobra, może na tego Hagrida sobie jeszcze ze 100 grzybów
grzybków zużyjemy i na sam koniec polecimy do tego Hemoridoru. No jakby nie było, ponad jeden level wbiliśmy, troszkę loszków zrobiliśmy, więc można powiedzieć, że fajny progresik i wcale dużo grzyba nie wymagał od nas. Także no, wydaje mi się, że to jest git. Dobra, tam była jakaś bliska próba z tym Hagridem. Tak jak mówię, no ze 100 grzybków na niego i powiedzmy ze 100 grzybków na tego Paladyna w tym Hemoridorze. Jeżeli nie padną, to trudno, jeżeli padną, to super. I tyle, więc no progresik fajny. Progresik można by powiedzieć, że fajny. Nie wiem, czy jest to najmądrzejsze, biorąc pod uwagę, że teraz jest weekend expa, a ja w weekendy expa gram na expa. Nawet na postaciach, które lecą już pod golda. Nie wiem, czy to jest najmądrzejsze wbijać teraz level, bo mniej dostanę tego expa z misji. No jakby nie było, to wbiłem no jeden level powiedzmy, bo ten 430 to i tak bym wbił tam dosłownie po kilku misjach, więc można powiedzieć, że jeden level. Mogłem to w sumie nagrać później po weekendzie, ale mniejsza z tym, to są takie detale, że no my aż tak się nie napinamy, żeby tutaj tak wszystko idealnie aż od linijeczki odgrywać. Dobra, Hemoridor, zużyliśmy 100, niestety Hagrid nie padł. Jeżeli chodzi o ten Hemoridor, no zobaczcie, pierwsze tam kilka grzybków i już parę bliskich prób, więc ten Hemoridor, no jak najbardziej jest do zrobienia. Strasznie jestem ciekaw, ile w tamtej próbie, a właśnie to jest ten minus szybkiego klikania, że nie jestem w stanie tak bliskiej próby zapisać. W ogóle spoko, jakby dodali w Shakesie coś takiego, nie wiem, możecie napisać, co o tym myślicie, żeby ustawić sobie, to by było pewnie, dużo by wymagało od nich, w sensie, no wiadomo, dużo, no tam totalnie nowa funkcja jakby, żeby tam napisać przez programistów, ale fajnie by było coś takiego, żeby ustawiać, że na przykład sobie ustawiamy, że jeżeli mamy próbę, gdzie przeciwnikowi zostaje 10% HP, to dobrze by było taką próbę, żeby jakoś automat nam to zapisywał, nie? Że na przykład ustawiamy sobie, że jak przeciwnikowi zostaje 10% HP, to tą próbę zapisz. My tą próbę mamy zapisaną tam w walkach. Wydaje mi się, że to całkiem spoko opcja by była i wielu osobom by się przydała, które właśnie w ten sposób przeklikują lochy, no nie? No bo nie jesteśmy w stanie tu, o, 7 milionów HP, no i zobaczcie. I teraz byśmy zobaczyli, jak ta próba wyglądała, no a niestety za szybko klikałem, no i nie udało się jej zatrzymać, ale zobaczcie, no już tutaj przebiliśmy te 100 grzybów, które mieliśmy zaplanowane na tego kolegę. No a tutaj znowu nam dał taką, można powiedzieć, nadzieję. No 7 milionów HP i wcześniej 2 miliony HP, to jest dosłownie jeden hitek z naszej strony w niego, więc no znowu jakaś tam próba była, teraz 90 milionów, także też spoko. No powiedzmy, dobra, powiedzmy do 500 grzybów. 500 grzybów zostawiamy, powiedzmy, że jeszcze sobie te ponad 100 na niego wydamy. No liczę strasznie, że uda się go pokonać. Mam troszeczkę taką nadzieję, no i on tutaj cały czas, zobaczcie, jak nas prowokuje do tego, żeby to klikać. No tak działają lochy, niektórzy się śmieją, że tak to specjalnie działa, że jak na przykład nie grzybimy lochów i darmóweczkami sobie bijemy, no to zawsze darmówki są bardzo bliskie, żeby jednak ta gra cię sprowokowała, żeby wydać trochę grzybów na niego i kończy się tak, że wydajesz 200, a już ani razu taka bliska próba się nie pojawiła, jak właśnie za tą darmówkę. No ale okej, no zobaczymy, no może by się tutaj udało. Przeważnie wszystkie lochy, które mamy nadzieję, że padną, no to padają. Tak było z Górołazem, tak było z tym nie Odynem, tylko to był chyba Thor ten pierwszy. Także no może tutaj też by się udało, ale wcale to nie jest powiedziane. No na pewno, tak jak mówię, no te bronie u naszych pachołków swoje na minus robią. Będzie im tam trzeba zmienić na jakimś zwykłym weekendzie epickim. Chociaż nie, jeżeli chodzi o bronie, to one mają nowe epickie bronie, czyli mają na mój level akurat, jeżeli chodzi o te obrażenia, no ale wiadomo, nie mają legendarnych, no bo z tego lochu mi leciało bardzo dużo broni, no to ja im tam podmieniałem, z tego co pamiętam. Ale dobra, mniejsza z tym, tak jak mówię, 500 grzybków zostawiamy. Jeżeli chodzi, tak jak mówię, o te lochy, no to zrobiliśmy dzisiaj, zobaczcie, zrobiliśmy Marwa w strefie światła, czyli nam został tylko jeden do pokonania tam przeciwnik w tej strefie światła. No i oprócz tego w strefie mroku zrobiliśmy 1, 2, 3, 4, 5 lochów, czyli bardzo, bardzo fajny wynik jak na taki duży level. To by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek trzeci wam się podobał z loszków. Super, zrobiliśmy fajny progresik, takie odcinki jak najbardziej lubię. O wiele lepiej niż klikanie czegoś 20 minut i nie zabicie nawet jednego przeciwnika w lochach. To by było na tyle, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, wbijajcie na Twitcha, link w przypiętym komentarzu i opisie, wbijajcie na Discorda dla widzów, link w przypiętym komentarzu i opisie. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!